Przede wszystkim nie było okazji na konferencji powiedzieć o takich rzeczach, które po meczu do mnie dotarły. Przede wszystkim oprawa zrobiona przez kibiców i szczególnie ta na koniec rzeczywiście była super i jestem pod dużym wrażeniem. No i było oczywiście też smutna rzecz, też inaczej bym się pewnie cieszył i z bramki po meczu, no bo jeden z kibiców zmarł na stadionie. Praktycznie ja się dowiedziałem o tym po meczu i też myślę, że i klub i wszyscy podczas meczu z Polonią Bytą też chcemy oddać szacunek temu człowiekowi, kibicowi Korony. Odnośnie kadry meczowej, przeczytam Radosław Cieżniak, Zbigniew Małkowski, Artur Jędrzejczyk, Nikola Mijajlowicz, Paweł Stano, Hernani, Aleksander Wukowicz, Paweł Sobolewski, Cezary Wilk, Grzegorz Lech, Paweł Kaczmarek, Maciej Tataj, Krzysztof Gajtkowski, Jacek Markiewicz, Michał Zieliński, Edi Andradina i teraz Jacek Kiełb, Paweł Kal, o ile wszystko będzie dobrze, ewentualnie w zastępstwie Łukasz Maliszewski, Dariusz Łatka i Ernest Konon, który jutro uczestniczy w treningu. Przyszedłem tutaj z Bytomia, spędziłem tam 3 lata, także sentyment do tego klubu jest. No, przede wszystkim liczy się tutaj zwycięstwo Korony i to jest chyba cel nadrzędny. Jeżeli ja mógłbym dołożyć do tego swoją cegiełkę, na pewno bardzo bym się z tego cieszył. Mieliśmy bodajże 7 tygodni okresu przygotowawczego, żeśmy bardzo dużo pracowali nad komunikacją i przemieszczaniem się poszczególnych zawodników w swoich strefach. Jak pokazał pierwszy mecz, dobrze żeśmy odrobili te zadanie i trzeba się z tego cieszyć. Mam nadzieję, że taka dyspozycja zespołu będzie w kolejnych meczach i a najbardziej w tym najbliższym. Jak na bocznego obrońcy przystało, no to pasowałoby się parę razy włączyć do akcji ofensywnej, no i próbowałem. No, nieraz to dobrze wychodziło, nieraz różnie. No ale będę starał się, wiadomo, każdy chce pomóc drużynie, dobrze zagrać mecz, no i będę się starał grać ofensywnie, no jak każdy boczny obrońca.